Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Cult of the Lamp. I tak, słowo wstępu, powiem wam tyle, że nie pamiętam co się działo pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem, więc brawo ja, typowe. Jedne co mogę za co tak napomnieć, to to, że... No, mam ambitne plany. Tak, i to bardzo ambitne plany mam na przyszłość. I z tego co widzę też jeden ze strachów na w ogóle jest ulepszony na tego takiego pułapkowo stracha. Więc, okej. I tak, jest coś więcej takiego, tak naprawdę, do zrobienia? Czy coś takiego, o czym myślałem, o czym powinienem myśleć i tak dalej? Nie wiem, nie wiem, czy jest coś takiego, więc pozwólcie, że na razie nie będę się tym przejmował. Jedne, co zrobimy, to rytuał wskrzeszenia, bo tak stwierdziłem, że czemu nie, jednego możemy przeprowadzić, przywracając do życia naszego ukochanego, jednocześnie też najstarszego ze wszystkich naszych tutejszych. Tak. Abre, czegoś tak. Talizmanem księżyca, kapeluszem tego kontrolera lojalności. No i przy okazji małżonka naszego jagnięcia. Więc tak, no. Przywracamy go. Ogłaszamy mszę. Niech się cieszą. Dadzą trochę monet. Tak, no. No, jest świetnie. Udało się. W sumie, czy jest coś jeszcze takiego, co chciałbym tutaj szybko dodać? Chyba nic takiego szczególnego nie ma. Więc tak, poza ewentualnym planem moim, jeśli chodzi o tym bardzo ambitnym, żeby właśnie postawić, jakby to powiedzieć, drugą farmę. Może nie operującą na pełni mocy, bo bym mógł tylko od, powiedzmy, te do farmy zasiewać. Ale no, na dodatkową farmę, czasem może właśnie poszerzyć. To też przydałoby się właśnie inne, jeszcze ewentualnie później kwestie poruszyć. Jak chociażby jeszcze więcej kapliczek, tych takich do ofiarowania rzeczy. No, ale tym wszystkim się zajmiemy, jak to się nazywa, kiedy indziej. Czegoś by zabrakło? Czyżby trawy? Tak, trawy. No i dobra, jak widać to już jest załatwione. Właśnie kiedy oni będą tutaj załatwiać takie podstawy farmerskie i tak podobne. To ja tak, co ja chciałem zrobić w sumie? Jedno co to jeszcze tylko właśnie, ewentualnie ucałuję małżonka, niech się cieszy. A, nawet dostał poziom, nie żeby to miało teraz jakieś znaczenie. Chociaż dobra, nie, ma znaczenie i to wielkie. Jak możemy zbudować tutaj coś ewentualnie? Tak jak to już będzie gotowe, to z czasem... O, jak to się nazywa? Czasem tutaj się wszystkim zajmiemy. Innym jak to rozsiewaniem, zbieraniem i tak dalej. Tutaj najważniejsze póki co właśnie, że ma wsparcie ze strony strachy na wróble. A już będziemy mogli sadzić. Zbieraniem się właśnie zajmiemy ręcznie póki co. Z czasem załatwiając też to trochę inaczej i... Szybko wszystko posprzątamy toalety. To powinno poprawić nasz wskaźnik szybkości, czystości. Nie wiem, co ja mam z myleniem słów dzisiaj. Opowiem szczerze, w innych odcinkach, które dzisiaj nagrywam, też strasznie myliłem słowa. Ale dobra, nie przejmujmy się tym na razie. Ugotujmy parę rzeczy za co. Wszystkie porządne, czy mniej porządne w sumie? Powiedzmy, że tak. A, jeśli to ugotuję, to nie będę mógł już tego. A to dobra, powiedzmy, że pójdziemy na razie na oszczędności trochę kalafiorowych. Jedno mięsne, jedno rybne. Nie jest to może wystarczająco tak całkowicie na zaspokojenie ich głodne wieki, ale. No, na razie powiedzmy, że musi starczyć. Tak jak już to tutaj przygotujemy, to wyruszamy na. Jak się nazywało? No, na krucjatę. Czymś tak. I zgodnie z tym, co mówiłem, idziemy pozbyć się. I tutaj, czyli nie pamiętam jak się ona nazywała, ale tak, idziemy do niej w pierwszej kolejności. Tak jak prosił mnie o to, jak mi tam było. No niestety nie pamiętam. Ale ten, no ogólnie ten. A w sumie dobra, ja jestem głupi. Kalamar przecież. Nawet jeśli nie pamiętam, co to mogę zawsze to podejrzeć. A teraz tak, idziemy tutaj z młotkiem, niestety. Chociaż nie jest aż tak źle, bo trochę się nauczyłem korzystać z młotka, w sumie. Mhm, już otrzymałem obrażenia.
Ale tak, trochę to jest młotka właśnie już umiem korzystać, więc nie jest aż tak okropnie, jak by mogło być. Ale preferuję młotek nad co niektóre bronie. No i tak, właśnie idziemy, walczymy i... Albo mi się wdaje, albo... Tak sobie teraz sobie uświadomiłem, że nie mam odpowiednich szat. Tych, które dałem na początku ileś tam kart i... blokują ewentualne późniejsze dobieranie. Ale tak... Aha. Okej, okay, Shamura. On czeka przy skałach... z pociemniałego morza. W skraju długiego, nagłego spadku. Paszczy ostrych kłów bestii. Stutter of the Heart, czyli chyba to jest, nie wiem, rytm serca, czy tam bicie serca, jakieś coś tego typu, nagle zatrzymane. Był piątym. Piątym biskupem starej wiary. Okej. Okay. Naszym bratem. Ten, który czeka. Wtedy był znany pod imieniem Narinder. No dobra. A był już ciekawy obrót spraw. Był jednak jednym z nich. Ale z jakiegoś powodu się obrócili przeciwko sobie. No cóż. Ale tak. Ale jak milenia trwały, rosło w nim niezadowolenie z jego roli. Zaczynał zadawać pytania. Był... Bonus in his ambition, czyli można powiedzieć taki żarłoczny, taki... w swojej ambicji. Ciężko powiedzieć, glutonus na polski przetłumaczyć. Glutton to jest dosłownie obżerstwo. Więc no. A ja go kochałam w tym. Czy dlatego straciłem swoją umysł. Dlatego on stracił swą wolność. Czy jesteś w stanie przetrwać taką zdradę, Jagnie? Twoich własnych zwróconych przeciwko tobie? Czy chciałbyś to odkryć? Był piątym biskupem starej wiary, naszym bratem. To już było mówione. A i co jest? Przywódco, przepraszam. Co? Okej. Okay. Co? Aha! No dzięki. Po prostu no dzięki. Chciałem własnego zabić. Co to za gra? Ja się wiem, że to jest strasznie mroczne i tak dalej, no ale bez przesady. To jest po prostu tania zagrywka. Zmuszać gracza do eliminowania jego własnych, jak to się nazywa, jego własnych, można powiedzieć, robotników, towarzyszy, przyjaciół, bez przesady. Jednak na razie się tym nie przejmujmy, chociaż to jest okropne i moim zdaniem nie powinno czegoś takiego to być, to niech tak będzie. Jakoś to przeżyjemy, a póki co skupmy się na tym, co jest najistotniejsze, czyli na biciu tym młotem we wrogów, okej. Okay. Za bardzo podeszłem do tego wszystkiego. Mhm. Ja, jak widać, nie jestem jeszcze przyzwyczajony w pełni do młota. W sensie, no, umiem z niego korzystać, jak widać. Bardziej niż początkowo. Bardziej wiem na to. No, ale tak. Nadal preferuję. Ja nie ukrywam inne bronie. Bardziej, a co to? Poświęć życie. Jedno czerwone serce zostało poświęcone. Serce odzyskane... A, dostałem po prostu niebieskie serce. Chyba nawet nie jedno, ale nadal niebieskie serce z czerwone. Dobra wymiana. Nawet wspaniała na standardy Isaacowe. No, więc tak, chyba nie ma czym się tu przejmować do końca. I zobaczmy, co mam tu dalej. Poza kolejną masą pajęczaków. Gincie. Aha, nie będą ginąć, super. Czyli muszę po prostu bardzo ostrożnie polegać na swoim młotku. Fajnie by było, gdyby ginęli jednak częściej, szybciej i bardziej. Ale no, jeśli nie chcą, to zawsze jakoś to ogarniemy. Przy okazji, albo mi się wydaje, albo są tutaj spadki klatek momentami.
Żeby mój komputer naprawdę nie był przystosowany do 4K, mimo tego, jakie mam części. Jeśli tak, to to byłoby dziwne. W sensie, Elden Ring już mi pokazał, że 4K nie zawsze będzie im działać, no ale... Takim Cult of the Lamb, to myślałem, że będzie, to bezproblemowo. Ale dobra, na razie to nie jest temat na moment nagadania 4K. Takie rzeczy lepiej obgadać sobie na różnych pogaduchach i innych takich dziwnych wydarzeniach, które... W teorii niby organizuję czasami, zajmuję się nimi, siedzę przy nich, a z drugiej strony... tak jeśli mam być szczery, co... Zawsze nie mam na nie czasu. No dobra. O. Na co przydają się serca, jeśli nie mogą być oddane? Myślałem, że zachowam to dla siebie. Aha, kiedyś miałam 22 kids, nie wiem co to kids, może chodzi o kids, ale okej. Prawdziwą miłość odnalazłem. A jednak pewnego letniego dnia moje piękne dzieciaki zostały mi odebrane. Podarunek, powiedzieli. Dla tego, którego kochali najbardziej. Tego jednego, który czeka. Płakałam. Klękałam. Ale jak można powiedzieć nie Bogu? Gdziekolwiek oni są, mam nadzieję, że są oddani i kochając tak jak ja? A, okej. Chyba nie rozumiem do końca. I mogę kupić Ambrozy za 30? Nie rozumiem do końca. Czy to nową kartę odblokowujemy? Czy dostajemy tą kartę? Nie, dobra, odblokowujemy. Okej. Jak widać, brakuje nam 5 kart do kompletu? O nie, kolejny zmarł. Niedobrze. Co możemy wybrać? Formę followera lub blueprint. Wezmę formę followera. Zawsze będzie trochę mniej tych form do zdobycia. Pomijając to, że i tak trzeba będzie pewnie sporo ich pokupywać w tej lokacji, którą odkryjemy po tym... po chodzeniu tutaj. Bo nie okłamujmy się, na pewno to będzie jakaś lokacja kolejna. Z kolejnym jakimś głupim zadaniem, które będziemy musieli wypełnić. Tak jak tutaj mamy, że trzeba będzie właśnie pokonywać wszystkich świadków. Czyli wracać do każdej krainy chociaż raz, potem jak pokonamy tam biskupa, żeby zdobyć te oczy. Muszę mi teraz zastanawiać właśnie, jestem w stanie to w ogóle wykonać, oszczędzając Kalamara, bo... No... Zgodnie z tym, co tam było... O co sam prosił, to wygląda na to, że można go oszczędzić. To jest pierwszy, który poprosił o to. A nie tylko... Ani mi się waż tu przyjść, pożałujesz tego i tak dalej. Zresztą zastanawiam się to. Jeśli się da go oszczędzić, to czy... Jestem w stanie właśnie, powiedzmy, zrobić to zlecenie na te wszystkie... A jak to się nazywa właśnie? Na te wszystkie oczy. Jeśli nie, no to niestety, czy tego chcemy, czy nie, będę musiał Kalamara dopaść. Ale póki co się nie przejmujmy takimi błahostkami. Jak to? I skupmy się na nieumieraniu. Z moim młotkiem. I dobra, pokonane. I co my tu mamy do wyboru? Pocisk, który może poses. Miecz, który może poses. Wezmę miecza. Wolę te takie machnięcia specjalne. Od pocisków. Pomijając to, że i tak rzadko tego używam. Więc... Wielkiego znaczenia tutaj tak nie będzie miało. A nie, okej. Okay. Zadziałało po raz pierwszy. Jeden efekt poses. Jeden z pająków był po mojej stronie przez jakiś czas. Miła odmiana. Okej, okay, ta trucizna nie jest moja. Ona należy do pająków. Moja ma czerwoną ramkę. Okej. Okay. Zapamiętam to. Jest coś wartego uwagi? W sumie nie wiem. Na pewno widać, że możemy coś zbierać pajęczyny silk, czyli to jest jedwab bodajże. Nawet co to było przetłumaczyć tylko pajęczą nić, pajęczą sieć, no ale tak, silk bezpośrednio to chyba jest jedwab. Przynajmniej w takim przykładzie na polski, takim, który ja kojarzę. Wow! W dwa kierunki naraz strzeliło.
Ciekawe, a tu jest taki kamienny most, czyli tam będzie koniec. Boss i tyle. A tutaj mam kolejną kartę od Klobneka. A jakby to co? Błędę, żeby gdzieś tam będzie już boss, to żeby on walczył uczciwie i sam po prostu używając tylko swoich rzeczy. Więc tak. Pokalor. Wielki pająk. To zachowuje się jak te pająki szarżujące. Okej. Okay. Tylko jeszcze dodatkowo pluje. Jakimiś tutaj kwasami czy czymś. No i oczywiście. Wiedziałem, że zrzuci pająki. Wiedziałem. Chciałem sobie, dobra, może nie tyle co wiedziałem, co podejrzewałem, że tak będzie. Więc tak. Aha. Otrzymuję dużo obrażeń niestety. Ale spokojnie, nie przejmujcie się tym jakoś aż tak bardzo. To nie jest biskup, żeby nie otrzymywanie obrażeń tutaj było aż takie istotne. Dobra, dobra, dobra. I tak, i tak, i tak. Dobra, pokonany. Emocjonująca walka przez to, że mam młota i że nie umiem. Ale no na szczęście dałem radę przez to, że miałem miliony serc. I dobra, kolejny towarzysz. I co mamy? 10 tego, 17 tego, albo mam partnerek. 17 buraków. Cenniejsze to jest niż 10 na 7 buraka. Zresztą zawsze mogę dokupić buraki gotowe, no. Pozwolę od razu już mieć ten, jak to się nazywa. Od razu pozwolą mieć no, posiłek ewentualnie. No i okej. Okay. Zwyciężone, super. 12 minut. Trochę długo niestety. Ale tak trzeba, to trzeba. Idziemy szybko. Zobaczmy jak sytuacja tutaj. Rozumiem, że na pewno mamy zmarłego. Teraz pytanie, czy jeden tylko, czy aż dwóch? Wiem, że tam jeden niestety padł podczas tej bitwy. Było pytanie, jeden czy dwóch, bo tak, nie wiem po prostu, czy tutaj też te zwłoki jego będą gdzieś leżeć, czy nie. Ale nie, sądząc po warunkach sanitarnych, to chyba, to ciekawe, nie. Nie musimy po prostu się przejmować, że ten tamten, który niestety padł z powodu złej, niedobrej gry, która zmusiła mnie do walki z nim, będzie tutaj jeszcze musiał być pochowany. To jest jeszcze podwójnie smutne, bo dosyć u nas został zmuszony do zdradzenia, to nawet nie możemy się z nim pożegnać prawidłowo. I dobra, z tego co widzę też przy okazji, mamy już ostatnie... jak to się nazywa? Ostatnie tutaj... kręgi... budynki, nie wiem jak to inaczej nazwać. No ale tak, coś... w tych kwestiach najłapie twojej to nazwać. Ostatnie inspiracje boskie. Już nie można to nazywać. No i tak, jak już przy tym jesteśmy, szybko tylko załatwimy ostatnią rzecz, czyli czego potrzebuję na drugiej poziomu farmy. Czym drugiego, nie drugiej. A, cztery deski. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, farmy zaraz to ulepszymy. I mamy tutaj coś takiego. Można raz zbudować taki krąg, który pozwala, z tego co słyszałem, tam przywoływać jakieś diaboły, po to, żeby nasycać nimi moich towarzyszy, żeby oni podróżowali ze mną, pomagali mi w bitwie. Będę chciał z tego korzystać, powiedziałbym, że wątpię, ale z drugiej strony wydaje mi się, że... O, chyba nie rozumiem do końca. Nie rozumiem do końca, bo to jest takie... dobra. Są różne opisy i tutaj właśnie kogo trafimy. Ciekawe. Ciekawe tylko, czy właśnie to jest na zawsze i niestety go stracimy, czy to jest tylko takie, że potem odzyskamy po tej wyprawie. Ale tak, tu mamy jakąś westę, czy westa. Strzela pociskami we wrogów co parę sekund. Obniżonym odnowieniem strzałów. Tutaj mamy... Ktoś, co zbiera automatycznie ferwor. Okej. Okay. I zdobyłem więcej go. To jest... Biera losowego wroga i wybucha blisko niego. Okej. Okay. I więcej obrażeń od eksplozji i podobnie. Tutaj ferwor, tutaj... Nie rozumiem do końca, ale odlatuje i wraca z czerwonym sercem. A tutaj, z tego co rozumiem, po prostu mam więcej życia. A, i tutaj znowu jakieś takie czerwone, fioletowe.
Chyba nie do końca rozumiem, no ale dobra, niech będzie. Takie coś. Na razie nie będę się tym jednak przejmował do końca. Może zacznę się tym interesować, jak już będziemy mieć to na najwyższym stopniu. A póki co tak. Pierwsza sprawa jeszcze taka teraz tutaj. Wyzbieramy z chałup to wszystko. Po czym chyba pójdziemy sobie tak na spokojnie po tych grzybach, bo widzę, że mam tutaj zlecenie na grzyby dla jednego z moich towarzyszy. Wyznawców, nadal nie wiem do końca, jak ich tam nazywać. Tak chyba będzie najlepiej. Po prostu szybko to załatwić, zrobić. Tak, tak. Nie chcę go zawieść, bo z tego co się orientuję. Jeśli się zawiedzie takiego tutaj, to on potrafi od razu się zbuntować. Więc tak, nie chciałbym takich buntów. Nie wiadomo, jak się mogą skończyć. Ale oni mieszkają w namiotach, skoro są porządne chałupy dostępne. Ja nigdy nie zrozumiem logiki tej gry. No ale... O, przy okazji mięso się złapało. Dobra, a wypełnimy to od razu nasionami kalafiora, buraka, dyni i jagód. Posprzątamy w toalecie. Takie standardziki dosyć. I teraz tak, co możemy tutaj w sumie przygotować? Robimy trochę jagódkowych i czego mam dużo jeszcze? Dynia. Jeszcze trochę dyniowych. I tak, wiem, że nie jest to wystarczająca żywność na dom, ale no. Zaspokoi głód przynajmniej tych najbardziej potrzebujących, a resztą zajmiemy się kiedy indziej. No i tak, jak mówię, wyruszymy raz jeszcze teraz do tej Anury, czy jakąś tam było? Tak, Anura. Nawet trafiłem, jestem z siebie dumny. Jak już to zrobimy, to mówię. Szybko załatwimy co trzeba, przyniesiemy grzyby. I jak już to zrobimy, to na tym będziemy kończyć epizoda, bo nie ma sensu trzymać się aż takich długich, jak niektóre potrafię robić. To jest jedna rzecz, a druga... Tu mogę wam przyznać coś trochę. I tak to też jest ten sam powód, dlaczego będę korzystał raczej z czasem z tych tamtych właśnie jakby... wsparcia tych mrocznych istot, mrocznych duchów i tak dalej. Nie jest to może nic takiego złego, jeśli chodzi o samą grę, tylko bardziej o moją osobę. Jak wiecie, mam często tendencję do niekończenia serii, niekończenia gier i tym podobnych rzeczy. I tak, jako że jestem zdeterminowany, żeby skończyć Cult of the Lamp jako serię tutaj dla was, niekoniecznie zrobić wszystkie achievementy, chociaż to też bardzo chciałbym już mieć z głowy. To tak, jako że jestem zdeterminowany, to po prostu robię wszystko, co mogę, żeby spróbować właśnie to osiągnąć, zrobić. Wow, nie umiem. I tak dalej. A z drugiej strony, trochę... Co? Nie wiem, jak to dobrze nazwać, ale... Trochę jestem chyba zmęczony sam Cult of the Lamp. Z jednej strony chciałbym je dokończyć, drugi właśnie... Powiedzmy, tak. Jest to bardzo dobra gra. Ale takie właśnie mechaniki jak, powiedzmy, to w jaki sposób się tutaj walczy tą bronią? Czy chociażby rzeczy pokroju potem, a... Co to chciałem? Brakuje mi teraz naprawdę słów. Nie wiem, co jest. Jak chociażby to właśnie, jak trzeba zarządzać kultem, gdyby się to wszystko buduje i takie rzeczy. Z jakiegoś powodu po prostu mnie to trochę męczy. Mam takie, no, że z jednej strony chcę mieć to z głowy, chcę do tego siadać, ale potem jak siadam, już mam takie... Chciałem to się tak dłużej, i tak dalej. Jest to uczucie takie, które znaję czasami w grach. To jest też często powód, dlaczego dajmy tu jakąś serię, przerywam bez słowa. Czy coś. No ale jestem to też nie jest zła gra. No i chcę wam to dokończyć. Motywuję się, jak mam po prostu chęć. I wiem, że na początku właśnie mówiłem, że chcę być tym dobrym, takim, i tak dalej, i tak dalej. Ja muszę tego utrzymywać, ale właśnie... Ja ci skorzystam z tej rzeczy, bo to nie dosyć... Chyba dosyć istotny feature tej gry. To jeszcze... znaczy, może to przyspieszyć. No. Z tego też powodu właśnie obniżyłem z poziomu trudności wysokiego na średni. Bo po prostu, no, chcę w to grać, przejść, mieć to za sobą. Jak inaczej to określić, nie mam pojęcia. No, a z drugiej znowu właśnie... czuję, że mam po prostu dość trochę. Czy mam podobnie z innymi grami? No, jak mówię, mam. Ale może nie z tych obecnie ugrywanych. Chociaż... Z obecnych grywanych też tak mam jeszcze z innymi. Nie ze wszystkimi, co to nie. Ale przykładowo to gra, do której czasem wracam, czyli ten Backpack Hero. Tylko jednego grzyba mam, serio? Wow.
No tak, Backpack Hero. Jest to dobra gra, ale jakoś tak nie mam wielkiej motywacji, żeby to, do tego wracać za często. Z innych jeszcze, Spellcaster University, to mogę wam powiedzieć, że chociaż gierka jest świetna, tak... Ja chyba teraz gram nawet na jakimś takim trochę szybszym trybie, chociaż nie jestem pewien. Ale tak... Jeśli gram nawet na szybszym, to mimo to, że mam jakiś tam właśnie szybszy tryb, nadal gra się strasznie dłużej, moim zdaniem... Mogliby ją trochę skrócić. Jako tą całą kampanię po prostu, no za długo. Tracę czasami wątki, zapominam co i jak i też no, nie potrafię się zmotywować do częstego zaglądania tam. Chyba tak prawdziwie mogę powiedzieć, że jedyna gra, która mi póki co nie nudzi z tych takich ogrywanych w tym oto momencie, aż mnie było, to na razie jest Alten Sanctuary. I... A, Monster Train. Ale Monster Train to głównie dlatego, że Monster Train'a już lubiłem wcześniej. I tam jedno podejście można zamknąć bardzo łatwo sobie w jednym góra dwóch odcinkach. No i przede wszystkim to jest właśnie gra, która nie ma jakiejś... Ani nie wymaga jakoś wielce nie wiadomo jakiego myślenia. No bez przesady, dostaję pewnie same nasiona. Jak mam zaliczyć zadanie, jak gra mi daje tylko nasiona? Ale tak, no nie wymaga jakiegoś wielkiego myślenia. Nie jest też jakoś bardzo trudna. I oczywiście, no, są wyzwania, są jakieś takie rzeczy jak Slay the Spire. Ale nadal, to są gry o tyle przystępne, że można szybko do nich wskoczyć, wyskoczyć. Nie ma takich czasami dużych, powiedzmy, progów wejściowych, to bywa czasami. I tak myślę, czy są jeszcze jakieś takie, które mnie nie męczą ostatnio, które z przyjemnością zawsze po prostu uruchamiam. Na pewno coś by się znalazło. Ale jeśli mam, miałbym być... No, szczerze, to nie wszystko, też pamiętam tak z marszu teraz, co obecnie ogrywam. Po prostu, no, powiedzmy, o później porze doszedł siadłem dzisiaj do kultu. Mój umysł też nie jest w pełni taki, a można powiedzieć, otwarty, świadomy, w pełni funkcjonalny, można powiedzieć, poniekąd. No, chyba. Więc tak, no, nie wszystko, co mówię, może mieć największy sens, nie wszystko, co mówię, może być dobrze skojarzone. Ale tak, jeśli chodzi na przykład o ten epizod czy coś, to żeby nie było, że zmuszam się do grania czy coś, nie, akurat to naszą wenę chwilowo na wejście do kultu czy coś i właśnie dlatego to robię. Dlatego też ta seria tak się dłuży. Gdyby nie to, że mam właśnie takie czasami braki totalne weny na to, pewnie już dawno bym go skończył. Tak samo jak to było z Elden Ringiem, kiedy tylko miałem okazję, to wracałem do niego cisłem. Codziennie potrafiło być po kilka tych odcinków, no i w 101 odcinków udało się go skończyć. I... Z góry powiem tak, przy Elden Ringu też miałem takie zwątpienia. Chociaż to bardziej niż zwątpienia co do samej gry, czy tego, że nie chcę się grać, to miałem takie zwątpienia, że kurczę, to jest trudne. Jak on sobie tutaj poradzi, to jest w ogóle realne. No a potem udało mi się w... nie pamiętam ilu, ale... w dwucyfrowej liczbie podejść, co dla mnie było takim szokiem totalnym. Pokonać, żeby nie było spoilerów, powiedzmy... Konę Elden Ringa wśród bossów i to powiedzmy, że no też również dziewniczkę uważam za jedną z trudniejszych na skalę całej gry. Więc tak, tam były zwątpienia bardziej co do moich decyzji w kwestii postaci i innych takich niż co do samej gry. Tutaj no są zwątpienia co do gry i ile tam grzybków? 7. A życie mi się kończy? Niedobrze. Nie, tu jest bossu. Niedobrze, chyba trzeba będzie uciekać od bossa. Za tym idzie, nie będziemy mieć grzybków, a czas tam się kończy. To będzie klaunek. Tak, już jestem w stanie nawet rozpoznać podwórkę klaunekową. Dobra. Ostatnia nadzieja. Dwa serca. I spróbujemy. Jeśli pokonam bossa, to może będzie jeszcze szansa. Jeśli nie, to niestety przepadnie. Ale tak, na pewno z innych gier, które... co chciałem? W sumie teraz nawet nie jestem pewien. Ale tak, trochę się gubię w tym teraz, co chciałem przekazać wam w sumie, więc wybaczcie. Tak to wynikło.
Ale tak, z innych gier właśnie jeszcze takich, które na pewno kojarzę, że... miał momenty zwątpienia, to chociażby Sekiro. Tam głównie przez trudność bossów i przez to, że mam tam nie wiedziałem co robić, jak robić. Ale też grałem. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, to... no zdarza to się, jeśli gra jest za długa. I... albo zbyt właśnie taka niedopracowana w niektórych obszarach. I też tak miałem na imię to z grą, którą już od dłuższego czasu nie ogrywam. Children of Morta. Chociaż uwielbiam grę, tak. Też straciłem motywację po prostu. A teraz nawet nie wiem, czy jeszcze mam tego zapisa. Dobra, nie ma sensu. Spróbujmy uciec. Nie ma sensu tracić jeszcze więcej procentów. Lepiej po prostu uciec na tyle, ile możemy. Stracić tutaj część tego wszystkiego. Dla ciekawych grzybów nie straciliśmy. No i tak, no. Czy jest coś więcej do dodania? Nic. Kult jest naprawdę świetną grą. Nie to, że uważam inaczej. Ale po prostu mój sposób bycia ostatnio. I to jak ta gra, no, się prezentuje, wygląda, działa w pełni. No, jakoś tak ze sobą nie współgra. Żeby tu rosną? No, już myślałem, okej, super, grzybki stąd wezmę. Ale niestety nie, dobra. Jeszcze mamy chwilę, to zaryzykuję szybko kolejną wyprawę do Anury. Może nam się uda szybko. Jeszcze te trzy grzyby. Miecz. To. Żeby nie było, jak tylko zdobędziemy te trzy grzyby, czyli ile tam trzeba było jeszcze nam. Od razu stąd uciekam. Może, jeśli by się udało szybko. O jednego więcej nawet zrobić, to byłoby lepiej. Przy czym nie wymagam. Klaunek, nie powinienem iść tutaj. Zobaczył klauneka. Tak, taka karta na pewno się przyda, będę widział, gdzie są jakie pokoje. Ewentualnie nie iść do jakichś takich pojedynczych, które mogą po prostu nas tylko opróżniać. Dobra. I a tutaj na dole. Dobra, to jest jakiś pokój specjalny. A nie. Pokój specjalny, okej, ale nie ma sensu. Okej, dostaliśmy grzybka. Super. Super sprawa, jest grzybek. Jeszcze tylko dwa. I może zdążymy nawet. No, za dużo czasu mi nie zostało, niestety. I... oczywiście zarodniki. Tak jakby inaczej, nie mogę dostać tego, czego potrzebuję. Ale okej, jest jeszcze czas, jest jeszcze czas. Tutaj nie będzie żadnej walki. Dobra, to może się uda. Znaleźć grzyby, super. Dobrze, że nic nie dały znowu. Ej, nie zdążę, boję się, naprawdę, że nie zdążę. Daliśmy radę. Zaczęliśmy część rzeczy, ale daliśmy radę. W ostatniej chwili chyba. Więc dobra, los jest po naszej stronie. Pod tym względem. Tak, jesteś wdzięczny. A, mamy już Divine Inspiration w ogóle. Dobra. To w takim wypadku już budujemy to od razu. Odbieramy tutaj, co tam trzeba. I na tym będziemy kończyć epizoda. I tak. Jak mówię, tym razem fajnie się grało. Było przyjemnie. Ale mówię to wam z pełnym po prostu szczerością. Jakby najbardziej chcę skończyć Cult of the Lamp. Ale nie mogę wam tego obiecać, bo... jak po prostu moja wena przepadnie całkowicie, to może się to skończyć tak, jak się kończy to z wieloma innymi grami. Przy czym też z góry powiem tym, którzy dotrwali do końca tego odcinka,
Możliwe, że jeszcze kiedyś jakieś z tych starszych gier powrócą, bo... No nie ukrywam. Czasami mam wenę, żeby powrócić do nich. Czasami to jest po prostu kwestia tego, że nie potrafię znaleźć nic lepszego, a... Powiedzmy w danym momencie... Co może zabrzmieć ciekawie. Nie mam funduszy, żeby móc zakupić jakąś nowość. To nie tak, że po prostu nie mam funduszy, bo... Wszystkie... Bo ten, jak to się nazywa? A, bo jest aż tak kiepsko mi finansowo. Nie, nie. Na przykład dlatego, że gry, które znajduję, to jest w danym momencie takie, że fajnie by było, to są dajmy to AAA, albo takie indie, które kosztują prawie jak AAA, a nie jakieś takie z tych, powiedzmy, przystępniejszych cenowo. Więc no, tak tylko informuję, może, że niedługo jakieś starsze produkcje powrócą. Jeśli nie, to może powrócą chociażby rzeczy pokroju czegoś, co jeszcze nie pokazywałem, a też mam do pokazania, ale no nie jest najnowsza gra. Trochę jest po prostu tak w planach, nie będę tu może za dużo jakby opowiadał o tym, bo po co. No i tak, jak widzicie, nasze wspaniałe farmy działają. I na tym, jak mówię, kończymy epizoda. I tak, do zobaczenia w następnym, który będzie, miejmy nadzieję, niedługo. No i tak, trzymajcie się i hej, hej, to tyle.